Hot Wheelsy! Powiecie, haha, WTF-ie, przecież to nie Lego. No tak, ale co powiecie na serię ze studami po bokach i wszędzie, gdzie się da? Ona zwróciła na mnie uwagę jakiś czas temu i ja wiem, ja jestem stary i nie do końca nadążam, ale ja wiem, ja słyszę, jak dzisiejsza młodzież mówi, czy dowiezie. No to ja zapytam, czy ten Hot Wheels dowiezie? Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pierwsza recenzja po powrocie. Pewnie byliście przestraszeni tydzień temu, że nic nie ma, ale stwierdziłem, że Sylwestra to chyba jednak nie warto. Moi drodzy, Hot Wheels, wybaczcie, że to jest wszystko takie mokre, aczkolwiek opowiadałem o tym we wtorkowym sorcie i też czemu tak to wygląda, to się stamtąd dowiecie. Jeden dostałem od widza, od fana na któreś urodziny. Drugi kupiłem sobie ostatnio sam, bo otwarli nam galerię. W sensie taką, wiecie, taką słabą, co się na zewnątrz parkuje i się wchodzi z zewnątrz do wielu sklepów typu Teddy Deals i tak dalej. To się nie da nawet kupić, słuchajcie, ludzie! Ale spójrzcie różnicę, bo ten pochodzi z 2021 roku, gdzieś to tu było napisane, teraz tylko nie pamiętam gdzie, a ten już pochodzi z aktualnego, znaczy w sensie już teraz z zeszłego, 23. No i spójrzcie, tutaj nie było żadnej takiej informacji, a tutaj już były, że mega, tak, prawda? Oczywiście robi to firma Mattel, to nie jest tajemnica, no i oni w tym roku też mocno przeszarżowali, chociażby z Pokemonami, czy gdzieś tam te klocki faktycznie są u nich rozwijane i bardzo dobrze, bo z tego co wiem, są okej, ale oczywiście przyjdzie pewnie czas i przetestować inne. Na tym kanale. Piszcie w komentarzach, czy chcecie przetestować jakieś Pokemony czy coś, no to oczywiście pamiętajcie, że wasze głosy i to, co ma być tu recenzowane, jest dla mnie ważne, bo im więcej głosów na jakieś klocki głosuję, tym bardziej ja stwierdzam, no kurczę, skoro to dla was ważne, to i dla mnie ważne. Także tutaj mamy jasną sugestię, że to nie mieszać z Lego, więc w sumie zła była miniaturka, a mieszać z Mega, co oczywiście, no właśnie, może nie tak oczywiście, bo dzisiaj będziemy testować, jak to łączenie z Lego. Ja gwoli ścisłości by nie było, widzę je pierwszy raz. Czy one mają jakiś napęd wsteczny? Nie, nie mają. Możemy się po prostu nim bawić. Pytam, bo miałem już, bo zacząłem te stwierdzenia, że chyba Hot Wheelsy też może gdzieś tam zacznę sobie kolekcjonować. Nie jakoś namiętnie, nie jakoś, ale tak każdym razem jak w tym dealsie będę i pewnie raz na miesiąc jakiegoś takiego jednego za te 8 zł, wiecie, i sobie gdzieś tam wywozić tą kolekcję autek tworzyć. To jest ten, który dostałem od fana i mnie jeszcze jedna rzecz ciekawi. Tak, to jest już to odczepiane i mnie to... Od początku mnie to mocno ciekawiło i tyle chyba, nie? Tyle z bazy. Bardzo fajnie, szczerze, wow, pierwszy ogromny plus na starcie, bo to powoduje, że gdy kupimy sobie kilka takich autek, no to oczywiście możemy już je między sobą customizować. Teraz, szczerze, chociaż nie wiem, czy to pasowałoby do samej serii Hot Wheels, ale pasowałoby mi, by mega wydało po prostu paczkę z jakimiś mega, nomen omen, dodatkami. Tutaj mamy te klocuszki, jak widzimy, brak jakiegokolwiek dępisu na studzie. Ciekawi mnie to, czy w sumie zwykłych mega to występuje. Ale spójrzcie, no to czego ma mało która podróbka, tutaj mamy jakieś napisy od spodu, co mnie cieszy, to prawda nie jest to napis mega i nic z tych rzeczy i w identyfikacji troszkę mniej tu pomoże, ale jeżeli wszędzie byłby podobny napis, no to już byłoby lepiej. Okej, fajnie, że tak powiem jeszcze raz, mega, że możemy sobie tak z tym działać. Tutaj nam się to przyczepia, to pewnie analogicznie będzie działo się w drugim aucie. Tutaj w ogóle jaka ciekawa czacha z wąsem, wow, to jest dopiero, to jest ten nowy pojazd, żeby nie było, to jest dopiero ciekawy pojazd. Spójrzcie, ósemeczka, wszystko ok. Mamy 2022, o to lekkie oszustwo się, bo tam trzeci pisało. A tutaj faktycznie mamy 2020, by nie było, że kłamy, numer 49. Mam wszystkie. Aha, u góry nie mam tego ponumerowanego tak ładnie. No nie ma, nie S30, czy nie wiem, co to w ogóle oznacza. Wchodzę dopiero w ten świat. Jeżeli jesteście matelowcami, jesteście hodulisarsiami, no i piszcie. Spójrzcie, tutaj utrzymywałem to na jednym studzie i okej, bardziej bym pasował do w ogóle tutaj jeszcze na przodzie mamy stud, fajnie będzie można to customizować, zgaduję, że to jest odczepiane, czyli chyba takim klasykiem jest, że w każdym mamy odczepiane dwa elementy, brak tutaj jest faktycznie jakichś napisów widocznych, no też szkoda, ale ej, fajnie, patrzcie, jaką kurde tutaj groźną minkę można z tego stworzyć, no i właśnie takie, wiecie, paki, o, teraz naprawdę wygląda, bo to też wygląda jak minka przecież, nie? Takie właśnie paki by się chciało z tymi dodatkowymi elementami, okej, jest spoko, natomiast przyszliśmy też tutaj, by przetestować, jak one wyglądają w połączeniu z Lego, czy to się w ogóle złącza, czy to w ogóle działa, no i szczęście chcę, że akurat na moim stole recenzenckim, gdzie panuje porządek, jaki panuje, czyli mniej więcej bagno. Tak i tak, będę tu sprzątał na początek roku, więc zaraz będę tutaj też sprzątał, więc się nie martwcie, pewnie tylko tak mówię, a finalnie nie posprzątam, natomiast słuchajcie, no sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o połączenie, ja sobie pozwolę teraz zdemontować, no kurczę, ta platforma, jak na nią patrzę, ona mi daje tyle możliwości w głowie.
głowie. Lego też oczywiście miewało to podobno odpały z różnymi takimi seriami jeżdżącymi ten, ale gdzieś tam jakoś nie ma do nich chyba przekonania, więc mam nadzieję, że Mattel tutaj będzie to przekonanie miał. Powiem szczerze, mi się bardziej ta platforma podoba od tej, bo widzę tutaj więcej osób, możliwości kastomizacji, że chociażby możemy sobie tutaj wziąć figurkę, wstawić i tak dalej, chociaż niestety tutaj ta faktycznie trzystudowość przeszkadza. Oczywiście jakieś jumpery, jak się zastosuje, czy coś będzie się dało. Jednakże, moi drodzy, najważniejszy test. Mamy tutaj jakiś element Lego i jak to się łączy przede wszystkim właśnie z znanymi klockami. I uwaga, 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 dobra, łączy się. Łączy się, tylko faktycznie trzeba wrzucić trochę siły. Polska gório! I boję się, że przez tą siłę, no właśnie. Właśnie, separator. Czy jest na sali? Okej, mamy już, moi drodzy, separator. I z separatorem oczywiście to odejdzie, nie ma innej opcji. Same klocuszki, no, czepiają się ciężej niż z Lego, co mnie trochę cieszy, bo ostatnio łamliwość, kruchliwość Lego mi przeraża. A tutaj faktycznie to się czepia mocno i trzyma się też bardzo mocno. Kurczę, to się trzyma nawet bardziej niż Lego, powiedziałbym. Sprawdźmy, jak sama figurka jeszcze tutaj wygląda. Czy ona też się przyczepi? Nie, ona też luksja. I w ogóle patrzcie, powiem szczerze, że w Lego nie byłbym taki przekonany, taki, ej, naprawdę, i trzeba włożyć tutaj kawał siły, by to odczepić. No, powiem szczerze, jestem tutaj faktycznie pod pozytywnym wrażeniem tegoż. Jeszcze ja? To jak z Minecrafta, jak się trzyma? No, oczywiście tutaj raczej zaskoczenia nie będzie, ale spójrzcie, odeszło mi to bez... O, tutaj faktycznie siłę przełożą. Nie, naprawdę trzyma się to okej. Ale mamy to w wersji 2020. Wielu uważa to nieszczęśliwy rok. Ja niekoniecznie. Dla mnie to był naprawdę spoko rok. Przedstawiam, jak wygląda tutaj to. O, podobnie. Trzyma się to naprawdę mocno. Chociaż tu chyba minimalnie słabiej. Ale wiecie, mogę się... Tu chyba minimalnie słabiej. Może to jest jakaś różnica jednostkowa. Może nie. Nie wiem. Czekajcie, tu kolejny element. Jeszcze takiego przyplejtujemy sobie coś. No i no, i tutaj nie ma opcji. Separator wjeżdża. No naprawdę wow, aż chciałoby mi się iść do mojego Lego roomu i to bardziej potestować, pobudować i pewnie kiedyś to zrobimy, ale może niekoniecznie z Lego, tylko z innymi klockami. Do it! Moi drodzy, podsumowując, kurczę, jestem w szoku, naprawdę pozytywnym, bo nie tylko nie byłem, wiecie, nie miałem tej wiedzy, że to się w ogóle mi tutaj odczepia w pojeździe i mogę się tym bawić w taki sposób, ale i te, mówię, study, które gdzieś tutaj mamy, jeszcze bocznych nie testowałem, ale przypuszczam, że to jest to samo, dokładnie to samo, jest to naprawdę okej. Opcje kastomizacji, szczególnie gdy mamy dużo właśnie klocków, tutaj naprawdę są, no, fenomenalne, no bo trzyma się to mocno, czytaj, chodzi mi też o to, że możemy się tym naprawdę, naprawdę spoko pobawić, naprawdę pokastomizować i chodzi mi o tą zabawę, wiecie, że możemy sobie tym rzucać i więcej się, czy rzucać, nikt nie chce rzucać z waszymi zabawkami, a nie wiem, zderzać, cokolwiek, i tak naprawdę nam się to jakoś mega nie rozpada, co jest po prostu, mówię, niesamowite. Fajnie, pozytywne zaskoczenie. Ja mówię, słyszałem, że właśnie tutaj są dobre te mega, ale że aż tak, no to nie myślałem, że aż tak mega są. Oczywistym jest, że nie będziemy tego oceniać w kategoriach klockowych, tak jak wiecie, że tutaj wiecie, skala oceny jest mocno klockowa, ale mimo wszystko myślę, że jest to solidna zabawka 8 na 10. 8 tylko dlatego względu, że wiecie, jakby no, średnio są to klocki. Bardziej jest to taka ciekawostka do postawienia na półkę, do jakiegoś rozbudowania, niż nie wiecie, takie no faktyczne, ale no, wiecie, tu już zależy, co z tego zbudujecie. Można tak obudować, że będzie na tyle klockowate, ktoś powie, no kurczę, to są w ogóle Hot Wheelsy? Natomiast mówię, takie solidne 8, ale nie traktowałem tego, wiecie, w kategoriach to są klocki i tak dalej. Jest to bardziej ciekawostka i zaskoczenie waszego jakiegoś znajomego, że to jest Hot Wheels, a nie Lego i wiele innych rzeczy jako ciekawostka na półkę. Tutaj faktycznie jest na plus, ale to nie są pełne serie, więc tutaj zbudujemy sobie miasto, całą, wiecie, całe uniwersum i tak dalej. Chociaż just imagine, jak to mówią. Innymi słowy, pierwszą recenzję po powrocie na tym kanale rozpoczynamy dobrze, bo spotkaliśmy się z dobrym produktem, chociaż wiecie, no, firma Mattel raczej tu nie było wątpliwości, że nas zawiedzie, ale nie myślałem, że będzie aż też tak dobrze. Tymczasem jest naprawdę okej. Także jeżeli mieliście wahania, zastanawialiście się, no to już wam mówię, że jest dobrze. Jeżeli zastanawiacie się za kropki, to pozostałości po szorcie. Trzeba było poczekać i później kręcić recenzję. Dzięki, że byliście. Baaa!